witam Państwa. Przyjechaliśmy, tak jak zawsze, po zwycięstwo. Wiadomo, co by to oznaczało. Nie wygraliśmy. Mamy remis. Jeden matchball niewykorzystany, zostało nam jeszcze 5. Ale punkt sobie dopisujemy. Na pewno jesteśmy rozczarowani troszeczkę, bo zagraliśmy dobry mecz i mogliśmy z tego meczu na pewno wycisnąć więcej, ale tego nie zrobiliśmy, dlatego remisujemy. Dziękuję. Myślę, że kibice dzisiaj widzieli dobre widowisko, 4 bramki i też widzieli, ile trzeba na ten remis się napracować, żeby zremisować z tak bardzo dobrym zespołem jak Raków Częstochowa. Mieliśmy swoje okazje, żeby w 95 minucie wygrać ten mecz w końcu. Wszyscy czekają tutaj w Bytowie na wygraną. Mamy sytuację w każdym meczu, w igrach też 300-procentowe, można powiedzieć 200-procentowe sytuacje, które powinniśmy zamieć na bramkę. Niestety nie strzelamy, ale jeszcze nas, jak już kiedyś prowadziłem ten zespół i przejmowałem, powiedziałem, że jeszcze nas nie pogrzebali i tak dzisiaj też powiem, że jeszcze nas nie pogrzebali, do samego końca będziemy walczyli i zrobimy wszystko, żeby ten zespół utrzymać, bo zespół zasługuje na to, dzisiaj to pokazał przez to, że te wszystkie problemy, które przez ostatnie miesiące są z nami. Wszyscy dobrze wiedzą, że musieliśmy się pozbyć 2 najlepszych zawodników tylko dlatego, żebyśmy ten zespół mogli dalej ciągnąć w pierwszej lidze. Bez nich, z nimi w składzie, no niestety, jakbyśmy nie sprzedali Julka Letniowskiego, co już mówiłem wcześniej, to byśmy na pewno nie dokończyli. Cieszę się na pewno z tego punktu i miejmy nadzieję, że to jest dobry prognostyk przez następnymi meczami. No na pewno taką Bytowie walczącą każdy chciałby widzieć.